Dzień dobry, cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak, a to jest podcast Słowo Miłości na Dziś, który możesz słuchać na aplikacjach do słuchania podcastów albo na YouTubie na kanale Ludzie Sukcesu. Kochani, jeszcze tylko trochę masz możliwość posłuchania mnie codziennie, ponieważ 31 grudnia będzie ostatni podcast z tej serii Słowo Miłości na Dziś. Nagrywam go cały rok. Zostało jeszcze 50 podcastów? Jakoś tak? 50 dni. W ogóle słuchajcie, 50 dni, jakby 50 parę zostało do nowego roku. Ja cię sunek, to szybko zleciało, co? Nieźle. To jest taka moja informacja dla Was. Po drugie, miło Cię słyszeć, jeżeli jesteś pierwszy raz i miło Cię gościć tutaj na moim podcaście. Być może będzie dla Ciebie coś kontrowersyjne albo coś Cię zaboli. Ma prawo. I kolejną bardzo ważną rzeczą, nie słuchaj mnie, sprawdzaj, czy tak jest, sprawdź u źródła, szukaj informacji. A pamiętaj, że jeżeli coś boli, to znaczy, że przeważnie jest to prawda. Zawsze jest to prawda, której nie chcemy często słyszeć, albo udajemy, że tego nie ma, bo tylko zawsze prawda nas boli. A chciałam dzisiaj i jutro powiedzieć na temat bardzo dwóch fajnych rzeczy, które ostatnio przeczytałam i jakby rozwinąć tą myśl, ale zanim powiem to, pamiętajcie, że dwie książki najnowsze, Jak uleczyć zranioną duszę, Jak uleczyć zranione serce, są dostępne na stronie ludziesukcesu.com w zakładce sklep. A w poniedziałek wychodzi kurs Uwierz w siebie. Kurs jest petardą. Tak ja uważam oczywiście na ten moment, dlatego że ten kurs wcześniej już przeszło kilkaset osób. Nie wiem, czy dokładnie wszyscy przeszli, ponieważ ludzie kupują kursy i jakby nie przechodzą ich. Ale jeżeli ktoś przeszedł, to wiem, ile ten kurs może dać danej osobie. A ten kurs został zmieniony, całkowicie na nowo nagrany. Zostało dorzucone wiele, wiele rzeczy i wyrzucono wiele rzeczy. Zostało po prostu. Jest więcej lekcji, bardziej wartościowe, bardziej mocne i do tego jeszcze jest workbook, czyli taka książka dla Ciebie, gdzie masz ćwiczenia i możesz pracować z nimi, czy nie możesz, Ty powinieneś i powinnaś pracować z nimi, to jest bardzo, bardzo istotne, dlatego, że jeżeli to zrobisz i będziesz kontynuować to potem w swoim zeżycie, o którym też mówię w kursie, to daję Ci słowo, że na 99% Twoje życie się zmieni, uwierzysz w siebie, będziesz mieć większe poczucie własnej wartości i wiary w siebie i zobaczysz, jak Twoje życie zacznie się zmieniać. Tylko dlatego, że zastosujesz ćwiczenia i rzeczy, które są zawarte w kursie i które dadzą Ci wiele jakby takich schematów i opcji nowych, które możesz zastosować w swoim życiu i bardzo jest to ważne, żeby to zrobić. Dobrze. Chciałabym powiedzieć dzisiaj, przejdę do sedna, bardzo fajne słowo, zdanie przeczytałam i chciałam Wam przeczytać je. Jedynym i najwyższym celem cierpienia, uwaga, cierpienia, czyli to, dlaczego cierpimy, jest oczyszczenie i spalenie u siebie wszystkich odpadów i nieczystości. Mega. Czyli kiedy cierpisz, to najwyższym celem tego jest, uwaga, spalenie u siebie wszystkich odpadów i nieczystości, czyli czegoś, co nie jest Tobie potrzebne. Wszystkich śmieci, wszystkich rzeczy, które są nie takie, myśli, uczucia, emocje, zadry, niewybaczenia itd., itd. O niewybaczeniu, o miłości mówię w książce Jak uleczyć zranione serce. Macie na stronie ludziesukcesu.com. O tym, jak, dlaczego dusza w ogóle chłonie pewne rzeczy. Czym jest dusza i czym jest duch i czym jest ciało? Piszę w Jak uleczyć zranioną duszę oraz o tym, jak działa kłamstwo właśnie na nas. I jeżeli my tego nie wiemy, to zanieczyszczamy się całym syfem, który jest na świecie.
świat nam daje ten syf, media nam dają ten syf, ludzie z boku nam dają ten syf, a my wierzymy, dlatego że nie widzimy tego, nie wiemy, jak to działa i nie chcemy wiedzieć bardzo często. Po prostu albo udajemy, że właśnie wszystko jest w porządku, a tak naprawdę nie jest i dlatego cierpisz i dlatego ci to boli. I wiecie, ja też czasami mnie bolą różne rzeczy. Boli mnie na przykład teraz, nie, może mnie nie boli, ale ostatnio, w ostatnimi czasy jakby się zastanawiam nad tym, jest mi smutno z pewnego względu i zastanawiam się nad tym, ale sobie myślę tak, ja wiem, że lepiej, żeby mi było teraz smutno, niż żebym cierpiała. A w odpowiednim momencie przyjdzie to, co jest dla mnie przyszykowane i to, gdzie będę czuła radość jeszcze większą w moim sercu. I to jest najpiękniejsze. I tak sobie tłumaczę, dzisiaj na przykład prawie o 22:00 jeszcze byłam na siłowni, więc poszłam sobie poćwiczyć. I jakby rozkminiałam właśnie, ćwicząc, jeżdżąc na rowerku, czy tam na bieżni sobie rozkminiałam te pewne rzeczy. I tak sobie myślałam, że kiedy jesteś sam i kiedy jesteś sama właśnie i cierpisz, to kiedy ja właśnie byłam sama w momencie, teraz też jestem sama, ale kiedy byłam sama w najgorszym momencie mojego życia, to ja bardzo mocno cierpiałam. Opisuję to w książce Ludzie Sukcesu, jako leczyć zranioną duszę. I ja najwięcej wtedy się nauczyłam i największą lekcję przeszłam w życiu. Uwaga, ostatnio też przeszłam, w tym roku też przeszłam niesamowitą lekcję. To było niesamowite. Tylko, że ta lekcja była o wiele szybsza, o wiele mocniejsza jakby w efekcie i działaniu i w bólu, a jednocześnie mega szybko z tego jakby wyszłam i mega wnioski wyciągnęłam. Co więcej, oczyściłam jeszcze bardziej swoje serce, swoją duszę i jakby wzniosłam się jeszcze wyżej. Mówiłam ostatnio o tym, żeby wznieść się wyżej jak orzeł. To jest piękne. Ale naprawdę w tym roku to dwa takie potężne baty, które mnie spotkały, a jednocześnie tyle pięknych rzeczy, za które jestem wdzięczna. I wiecie, to jest tak, że to oczyszczenie jest nam potrzebne, ponieważ kiedy oczyścimy się z tych złych emocji, złych rzeczy, to robimy miejsce na to, co nowe i na to, co dobre. Już nieraz mówiłam o tym podcaście, ale taka jest prawda. To tak samo, jak robisz porządek. Ostatnio był też podcast na temat porządku w swojej szafie. To robisz porządek na nowe. Widzisz, że jakby to ubywa. A szczególnie to, co jest złe, jakby warto wyrzucić ze swojego życia i ze swojego serca. Nie wiem, czy to jest jakaś relacja z kimś, czy to jest, są niezamknięte sprawy, czy jakieś niewybaczenie właśnie, słuchajcie, niewybaczenie ma ogromny wpływ. Nie dość, że w kursie mówię na ten temat, właśnie w kursie Uwierz w siebie, mega, to uważam, że to dobrze tłumaczę i wyrażam, jak to ma, jakie to ma znaczenie, ale w książce Jak uleczyć zranione serce bardzo dużo też o tym mówię i tam przeczytacie też, przeczytasz, jak wybaczenie uratowało ludzkie życie, małżeństwo i wyleczyło z choroby. To są niesamowite rzeczy, naprawdę. Także cierpienie, boimy się cierpienia, ale tak naprawdę ono nas leczy. Jeżeli pozwolimy na to, żeby nas uleczyło, bo jeżeli pozwolisz na to, żeby weszło w ciebie i zainfekowało cały twój organizm, no to będziesz siedzieć w czarnej D. Ale jeśli pozwolisz na to, żeby oczyściło to wszystko, co jest złe i jeżeli spojrzysz na to z innej perspektywy, z boku, albo pozwolisz komuś, żeby ktoś spojrzał, być może dlatego zapraszam cię też na konsultację albo na terapię, gdzie pracuję z ludźmi i jakby pokazuję inną stronę. I chciałam powiedzieć, jeżeli mnie słuchacie, a pracuję z wami, to jestem mega z was dumna, naprawdę mega, z każdej jednej osoby, która miała kontakt ze mną i pracowała albo pracuje. I jestem mega z was dumna, naprawdę.
Wiem, jak zmieniacie swoje życie, ile pracy włożyliście w to i jak dalej kontynuujecie pewne schematy. To jest niesamowite. I z niektórymi mam kontakt taki, gdzie po prostu sobie czasami rozmawiamy, pytamy się, co słychać. I jest to niesamowite. Mega mnie to cieszy i raduje moje serce. I Boże, ja Ci dziękuję za to, że ja mogę być częścią Twojego planu i pomagać ludziom. To jest wow. Na tym chyba dzisiaj zakończę. To będzie krótki podcast. 10 minut, 11 będzie trwał. Pamiętaj, żeby oczyścić i spalić u siebie wszystkie odpady i nieczystości. Mega. Mega. Pomyśl nad tym. Pomyśl, co możesz spalić i co możesz wyrzucić ze swojego serca, ze swojej głowy, swoją przeszłość, stare jakieś schematy albo uwarunkowania, uwaga, albo nawyki stare, które ciebie trzymają i które nie pozwalają ci na to, żebyś wpuścił, żebyś wpuściła nowe, piękne rzeczy, które Bóg przygotował dla ciebie i włożył w twoje serce. Ściskam, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!